Szpital specjalistyczny w Nowym Sączu nie będzie przyjmował covidowych pacjentów ze Słowacji. Taką możliwość rozważano jeszcze w ubiegłym tygodniu. Dziś okazuje się, że chorzy ze Słowacji z koronawirusem trafią do nowego targu w Nowym Sączu, bowiem trwają przygotowania do trzeciej fali pandemii. Większość łóżek przewidzianych dla pacjentów z SARS-CoV-2 jest już zajętych. Mamy sześć łóżek ojomowskich i wszystkie łóżka są zajęte. Łóżka nie ojomoskie to w tej chwili mamy decyzją wojewody 69 łóżek, na dzień dzisiejszy mamy 52 pacjentów. Pacjentów. Dziś na ręce wojewody małopolskiego i do Narodowego Funduszu Zdrowia trafi też pismo od dyrekcji szpitala zezwalające na zamianę przeznaczenia łóżek z zabiegowych na łóżka internistyczne. Te łóżka były wydzielone na oddziałach zabiegowych. Niestety na oddziałach zabiegowych tych pacjentów covidowych nie ma na tyle, natomiast są pacjenci internistyczni. Dlatego też będę dzisiaj pisać do pana wojewody i do funduszu o zamianę łóżek z oddziałów zabiegowych na łóżka internistyczne wydzielające choroby wewnętrzne. Będzie to 16 łóżek. Zgodnie z zaleceniami wojewody małopolskiego związanymi z przygotowaniami szpitala do kolejnej fali pandemii, w Nowym Sączu zostaną także uruchomione łóżka respiratorowe. Będę starała się o wydzielenie łóżka respiratorowe. To nie są łóżka ojomowskie, natomiast łóżka respiratorowe, bo trzecia fala jednak nas dotknęła, przynajmniej w Nowym Sączu. W związku z tym, że krnica zamkła w ogóle łóżka covidowe, jak również łóżka Respiratorowe, to musimy przyjmować pacjentów z powiatu nowosądeckiego. Niestety przybywa też pacjentów, którzy do szpitala trafiają z powikłaniami po przebytym koronawirusie. Zajmują oni głównie oddział internistyczny i pulmonologiczny. Pacjenci po COVID-owi przede wszystkim zajmują łóżka na oddziałach internistycznych. I oczywiście jest tych pacjentów dużo i jest pełno pacjentów czystych psychiatrycznych, czyli 25 pacjentów i na pulmonologicznych. Pomunologii jest oddziałem czystym, to też jest oddział pokowidowy, bo to przede wszystkim zmiany płucne, więc też jest pełno pacjentów, czyli 24 pacjentów na oddziale pulmonologii. Te oddziały znajdują się na byłym po remoncie pawilonie ginekologii i położnictwa. W chwili obecnej w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu funkcjonują dwa oddziały przeznaczone tylko dla pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Jest to oddział zakaźny i oddział, łóżka wzięte są z oddziału pediatrii. Na starym pawilonie ginekologii i położnictwa jest cały oddział 23- łóżkowy, covidowy. Natomiast tam również była psychiatria i oddział pulmonologii, który został zlikwidowany z covidu na oddziały czyste. Niestety liczba zakażeń wciąż rośnie. Dziś resort zdrowia poinformował o 7 937 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Z tego 521 przypadków dotyczy województwa małopolskiego. Wśród nowo zakażonych Małopolan jest 55 mieszkańców subregionu sądeckiego, 11 osób z powiatu gorlickiego, 4 osoby z powiatu Limon. 21 osób z powiatu nowosądeckiego i 19 z Nowego Sącza.